może chce za podpis 100 tysięcy złotych od jakiegoś klubu. Więc co chcesz jeszcze? Już nie wiedział, co chce. Zarobił 2 800 tysięcy przez 2 lata grając w Lechupowie. Egzekwował to bez żadnych skrupułów. Czyli co, teraz tak jak mi grozisz mi, tak? Że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona po przestaniu podatkowym. Dlaczego Lewandowski kłóci się z Kucharskim? Czy były agent faktycznie szantażował piłkarza? Czemu Kucharski chce od niego 20 milionów euro? Po co Lewandowski nagrywał Kucharskiego? O co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie? W tym krótkim materiale postaram się przybliżyć wam kulisy tego głośnego konfliktu. Damian Czyżak, program Futbolownia. Zapraszam was serdecznie. W ostatnim czasie znowu jest głośno o konflikcie Cezarego Kucharskiego z Robertem Lewandowskim, głównie za sprawą obszernego wywiadu, którego Kucharski udzielił Łukaszowi Olkowiczowi z Przeglądu Sportowego. W lutym tego roku odbyła się również pierwsza rozprawa sądowa, która jest pokłosiem zarzutów prokuratorskich wobec Kucharskiego. Rozstanie Lewandowskiego ze swoim agentem nastąpiło po 10 latach owocnej współpracy obu panów. Problem w tym, że wraz z jej zakończeniem ich relacja przerodziła się w spór zarówno prawny, jak i osobisty. Ale kulisy tego związku są wyjątkowo gorzkie, mimo bardzo słodkiej sportowej kariery piłkarza. Ale na początek ustalmy fakty. Dzisiaj, mimo trochę słabszej formy, Robert Lewandowski nadal jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a na pewno jednym z lepszych napastników. Od roku gra w Barcelonie, jednym z najlepszych klubów piłkarskich na świecie. Nagrywając ten materiał, Robert przewodzi w tabeli strzelców hiszpańskiej La Liga. Cofnijmy się jednak w czasie prawie o 17 lat do roku 2006, kiedy to młody Robert został odrzucony przez Legię i znalazł się w zniczu Pruszków. To był trudny okres dla tego młodego chłopaka. W drugoligowym klubie Lewy zarabiał wtedy zaledwie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jednak potencjał w nim dostrzegł Cezary Kucharski. Przyjechał do Pruszkowa pomóc innemu piłkarzowi, a wrócił z nazwiskiem Lewandowski w swoim notesie. Po jakimś czasie agent przekonał go do nawiązania współpracy, co w 2008 roku zaowocowało transferem do Lecha Poznań za kwotę około 900 tysięcy złotych netto. Bo ja pomagałem po prostu innemu piłkarzowi, tam, który przyjechał gdzieś z zagranicy na testy i po prostu zawiozłem go na trening do Pruszkowa i na hali w Pruszkowie gdzieś tam stałem z prezesem wtedy z Znicza Pruszków, Sylwiuszem Orlińskim. I tak patrzyłem się na tych chłopaków z Znicza i tam ktoś tam biegał, fajnie się poruszał i fajnie uderzał piłkę. Była jakaś tam gierka na hali, tak? Ja mówię, kto to jest ten gostek? No, Lewandowski, nie? No i tak... No i tak się zaczęło, nie? I spytałem się go, ile chce zarabiać w Ekstraklasie. Ile chce zarabiać w Ekstraklasie? Zarabiał wtedy w Zniszu Pruszku 2,5 tysiąca złotych. Spytałem się go miesięcznie, tak? Plus jakieś tam premie, nie? Spytałem się go, ile chcesz zarabiać w Ekstraklasie, nie? Więc powiedział mi 10 tysięcy. Zapytałem się go, co jeszcze chce. Może chce za podpis 100 tysięcy złotych od jakiegoś klubu, nie? No więc co chcesz jeszcze? Już nie wiedział, co chce. Dzisiaj już mogę, powiem, zdradzić, bo jakby przez 2 lata w Lechu Poznań Lewandowski, 20-letni, który chciał 10 tysięcy złotych zarabiać, zarobił 2 800 tysięcy przez 2 lata grając w Lechu Poznań. Kariera Lewandowskiego w Poznaniu nabrała jednak tempa. Z Lechem zdobył Puchar Polski, Superpuchar, Mistrzostwo Polski oraz Koronę Króla Strzelców. Pojawiło się też powołanie do reprezentacji, w której obecnie jest kapitanem i kluczową postacią. Oczywiście nikt jeszcze wtedy nie zakładał, że ten drobny napastnik pochodzący z Leszna pod Warszawą zostanie najlepszym piłkarzem na świecie. Jednak był to pierwszy krok ku wielkiej karierze. Cezary Kucharski miał dobre przeczucie co do piłkarza, dzięki dobrej formie zyskał on duże zainteresowanie innych klubów, ale jak sam agent twierdzi, zależało mu, aby ten trafił do zespołu, dzięki któremu rozwinie się jeszcze bardziej. Dlatego priorytetem transferowym był klub z Bundesligi. W 2010 roku Lewandowski trafia do Borussii Dortmund, której trenerem był Jurgen Klopp. Robert wspomina, że ten trener był ważną postacią na tym etapie jego kariery piłkarskiej, bo po śmierci ojca to od niego dostał ojcowskie wsparcie.
Przy tym pierwszym poważnym zagranicznym transferze pojawiły się dość ostre metody negocjacyjne agenta lewego. Cezary Kucharski wynegocjował dla siebie i piłkarza po 9% z kwoty tego transferu. Lech nie chciał zaakceptować tych warunków, ponieważ tracił z kwoty transferowej 18%. Zaczęli naciskać na Borussię, aby wpłynęła na agenta i zawodnika, a nawet próbowali znaleźć mu inny klub przy pomocy innych agentów. Ostatecznie Lewy podpisał kontrakt i trafił do Dortmundu, ale niesmak pozostał. Piłkarzowi Lech pieniądze wypłacił, ale agent już musiał się o nie sądzić z klubem. I ostatecznie tę sprawę przegrał. Robert ma trudne początki w Borussii, musi rywalizować z Barriosem, ale szybko zdobywa sobie miejsce w składzie i udowadnia swoją piłkarską klasę. Pod okiem Kloppa rozwija się w szybkim tempie. Wspólnie zdobywają mistrzowskie tytuły, puchary, grają w finale Ligi Mistrzów, a do legendy przechodzą jego 4 bramki przeciwko Realowi Madryt. Kucharski wspomina w wywiadzie u mnie, że od początku jego plan był, aby piłkarz grał w Bayernie. I faktycznie nie brakowało mu już niczego, aby trafić do jednego z najlepszych klubów w Europie, a na pewno w Niemczech. Mam kontrakt z Real Madryt. Warunki finansowe były w zasadzie ustalone, no były nawet lepsze niż w Bayernie. Jednak w Madrycie nie dostałby 9, a w Monachium miał odgrywać pierwszoplanową rolę. Lewandowski wcale nie był przekonany do tego transferu, ale ostatecznie okazał się strzałem w 10. Lewandowski do Monachium trafia w 2014 roku i tam wchodzi na szczyt swojej kariery oraz piłkarskich umiejętności. Przełamuje wszelkie rekordy, zdobywa mistrzostwa, puchary oraz upragnioną Ligę Mistrzów. Korona króla strzelców to dla niego jak wyjście rano po bułki bezglutenowe. Zawodnik rywalizuje o miano najlepszego piłkarza na świecie. W zasadzie zbudował sobie w Monachium status legendy. Choć jak wiemy, to nie jest jego ostatni przystanek w piłkarskiej karierze. To zapytacie, skąd ten konflikt? Zatrzymajmy się na chwilę przy wątku klubu z Monachium, ponieważ najbardziej przełomowym momentem we współpracy Lewandowskiego i Kucharskiego okazał się rok 2016, w którym to doszło do przedłużenia kontraktu z Bayernem. Pierwszy kontrakt został podpisany do 2019 roku. W 2016 roku przedstawiciele Bayernu zaproponowali, aby piłkarz został z nimi na dłużej. Warunki, jakie wynegocjował agent dla gwiazdy zespołu, okazały się rekordowe. Jedna z najwyższych pensji w zespole oraz największe zarobki, jakie polski sportowiec w historii mógł otrzymać. W sumie było to prawie 100 milionów euro, jak wspomina Kucharski. Paradoksalnie, właśnie po tej transakcji drogi obu panów musiały się definitywnie rozejść. Lewandowski poczuł się oszukany, ponieważ panowie umawiali się na inną kwotę, którą Robert sobie kiedyś zapisał na karteczce podczas ich wcześniejszych ustaleń. Po podpisaniu kontraktu zażądał, aby to agent zapłacił mu z własnej kieszeni brakującą kwotę. Dzisiaj Kucharski twierdzi, że było to 2 miliony euro, a Lewandowski mówi o 500 tysiącach euro. Piłkarz nie wybaczył tego swojemu agentowi i postanowił oznajmić mu zakończenie współpracy. W tym momencie tak naprawdę konflikt między nimi nabrał przyspieszenia. Choć wcześniej Lewandowski, jak teraz wspomina, potrafił przymykać oko na zachowania Kucharskiego, tak po tym wydarzeniu czara goryczy się przelała. Piłkarz znajdował się na piłkarskim szczycie i na brak zainteresowania światowych agentów nie narzekał, więc to był też idealny moment, aby zadbać o swój interes. Robert już wtedy chciał budować rozpoznawalną markę na świecie, a Kucharski nie pasował mu do tej koncepcji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że powyższe nieporozumienie doprowadziło jedynie do rozstania agenta z piłkarzem, a jakie jest ich główne źródło sporu, które toczy się w sądzie? Musimy wrócić do roku 2014. Wtedy też powstaje spółka RL Management, która ma zarządzać wizerunkiem Roberta. Prezesem spółki zostaje Cezary Kucharski, a co bardzo istotne w tej sprawie, wnosi prawa do wizerunku, wyceniane wtedy na 3,5 miliona złotych, a w zamian otrzymuje 2% udziałów. Pozostałe 98% należą do Lewandowskiego. Mówimy tutaj o spółce, która w imieniu Roberta zawierała kontrakty reklamowe z takimi firmami jak Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble, T-Mobile, warte wtedy kilka milionów euro. Spółka w latach 2014-2017 zarobiła około 30 milionów złotych. Kucharski otrzymał prowizję z tytułu podpisywanych umów około 30%. W 2016 roku Lewandowski zaproponował agentowi obniżkę jego prowizji do 17%, na co oczywiście ten się nie zgodził. Na tym etapie dochodzi do nieporozumienia między nimi. Piłkarz opłaca wynagrodzenie agenta za poprzednie lata i proponuje wyjście ze spółki. Kucharski przestaje być prezesem, ale do wyjścia z RL Management jeszcze daleka droga. Prezesem spółki zostaje Kamil Gorzelnik, prawnik Roberta.
W 2018 roku spółka notuje już rentowność na poziomie zaledwie 150 tysięcy złotych, a w 2019 roku stratę 12 tysięcy złotych. Był to nieprzypadkowy manewr pomniejszający wartość spółki, ale o tym dalej. Mimo tego, że Robert jest światową gwiazdą piłki i podpisuje kolejne kontrakty reklamowe, wtedy już nie robi tego przez spółkę RL Management. To dla Kucharskiego staje się jednym z istotnych argumentów przeciwko Lewemu, ponieważ według niego dochodzi do naruszenia praw spółki do wizerunku piłkarza. Kucharski chce wyjść z biznesu, ale ponieważ spółka nie odnotowała od jakiegoś czasu zysków, jej wartość znacząco zmalała. Wtedy propozycję przedstawił mu Kamil Gorzelnik, prezes spółki, na zaledwie symboliczne 100 zł. Ta kontroferta oczywiście nie spodobała się agentowi i doprowadziła konflikt do zaognienia. Lewandowski w 2018 roku wiąże się z nowym agentem. Jest nim Pini Zahavi, postać, która znana jest w środowisku piłkarskim na całym świecie, mający nieograniczone kontakty i odpowiadający za wiele ważnych transferów. W tle tego wydarzenia tli się cały czas duża afera z poprzedniego związku. Opinia publiczna jeszcze nie wie, jak duży konflikt jest między Lewym a Kucharskim. Wydaje się, że to jedynie kolejny krok piłkarza jako światowego brandu. Zanim doszło do tych dwóch najbardziej istotnych spotkań Lewego ze swoim byłym agentem, to piłkarz już w 2018 roku odbył z nim dosyć mocną rozmowę telefoniczną. Były agent przestrzegał w niej Roberta, że ich rozstanie nie będzie bezbolesne i że teraz będzie bronił swojego interesu, a Robertowi mogą grozić różne konsekwencje. W domyśle Kucharskiemu chodziło o problemy prawne w kontekście zarządzania spółką. Lewandowski w tej rozmowie w pewnym momencie zapytał byłego agenta, czy ten mu grozi. Robert, przeczuwając, w jaką stronę zmierza ta relacja, nagrał tę rozmowę, którą później opublikował niemiecki Bild. Ja cię tylko proszę o to, żebyś nie miał o to do mnie pretensji, jak będę egzekwował to bez żadnych skrupułów. Czyli to teraz tak jak mi grozisz mi, tak? Nie, ja ci nie grożę, nie, Robert, nie, ja ci niczego nie grożę, tak? Żebyś mnie źle rozumiał, tak? Ja tylko teraz będę walczył o swój interes. Tylko że ta rozmowa nie jest dowodem w sprawie, a zaledwie wprowadzeniem do kolejnych dwóch nagrań, które miały miejsce w 2019 roku i 2020. To na ich podstawie skonstruowano zarzuty prokuratorskie wobec Cezarego Kucharskiego. Obie strony, próbując znaleźć jakiekolwiek porozumienie, doprowadziły do spotkania obu panów. Pierwsze z nich odbyło się w 2019 roku we wrześniu w hotelu Kempiński w Monachium. Kucharski już wytacza dużo mocniejsze działa i sugeruje Robertowi, że może spotkać się z problemami ze strony złych rozliczeń podatkowych w swojej spółce. Problem dotyczy zarówno jego, jak i żony Ani. Agent zarzuca mu, że nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji oraz że jego współpracownicy nie mówią mu całej prawdy. Robert dąży, aby agent przedstawił mu ostatecznie, za co konkretnie chce pieniądze oraz ile oczekuje za porozumienie, skoro 100 zł okazało się dla niego rozczarowaniem. W międzyczasie przewija się jeszcze wątek ich nieporozumienia co do kwoty za przedłużenie kontraktu w Bayernie. Lewandowski nie pozostaje dłużny i wypomina Kucharskiemu również jego podejrzane transakcje i biznesy. W dialogu pierwszy raz pojawiają się sugestie co do kwoty rozliczenia. Pierwsza to 20 milionów, ale Kucharski wspomina, że jest to sugestia Rafaela Buschmana, dziennikarza polskiego pochodzenia pracującego dla niemieckiego Der Spiegla. Miał on zapoznać się z kwitami i na tej podstawie zasugerować wartość wyjścia ze spółki. Druga zaś to 10 milionów euro, tutaj sugestia padła od wspólnika Kucharskiego, Majka Bartela. Sam agent ostatecznie nie podał swojej kwoty, mimo że Lewandowski wielokrotnie pytał go, czego oczekuje. Piłkarz dał mu do zrozumienia, że argumenty agenta mogą brzmieć jak szantaż. Porozumienia nie osiągnięto, a relacje między byłymi partnerami biznesowymi, zamiast zmierzać ku rozwiązaniu, w zasadzie się nie ruszyły z miejsca, żeby nie powiedzieć, że się cofnęły. Lewandowski z Kucharskim spotykają się ponownie w 2020 roku w styczniu, ale już w Polsce, w Warszawie, w restauracji Baczewski. Piłkarz tym razem również skorzystał z urządzenia do nagrywania, aby zarejestrować rozmowę. Od początku możemy się dowiedzieć, że Lewandowski stara się zbić argumenty, aby istniało jakiekolwiek ryzyko podatkowe czy problemy z dokumentami lub rozliczeniami. Przeprowadził audyt i wszystko jest czyste. Kucharski dalej twierdzi, że jego były piłkarz nie rozumie, o co tak naprawdę chodzi, choć nie wskazuje, gdzie leży problem w braku porozumienia.
Można odnieść wrażenie, że ten dialog kręci się w kółko, choć ostatecznie dochodzi do kluczowej wymiany zdań. Kucharski wreszcie odpowiada Lewandowskiemu, że emocjonalna kwota, jakiej oczekuje, to 20 milionów euro. Zasłaniając się jednak sugestią od dziennikarza z Niemiec, a potem rzuca 10 milionów sugerowaną przez wspólnika Majka Bartela. Lewandowski zbywa wzgardliwie obie propozycje, odpowiadając 0 zł, 0 euro. Jakie mamy wymiany? No to jest 20 milionów euro, nie? No dobra, a jeśli chodzi o tą drugą? No to więc teraz musimy jakby ustalić, jaka jest metodologia, tak? Czyli jak ja wniosłem prawo... Emocjonalnie 20 milionów euro. Okej, dobra. Czuję, no tyle jest jakby warty, myślę, że twój spokój, nie? Tą kwotę rzucił w jednej z rozmów Rafał Głuszman. Dobrze, no, osoba, która nie ma pojęcia o biznesie, o materiałach, o tym, co się dzieje, tylko swoje historie usłyszał, no to powiedział się taką kwotę. Dobra. Nie muszę tego argumentu czekać. No dobra, a to ja ci mówię, jak Rafał był u mnie dwa razy. I wszystko czytał. No dobrze, wszystko, nie? No to ja teraz więc, też mogę wprowadzić, powiedział, nie, no 0 zł, 0 euro. No dobra, no to ja się tylko mówię, jakby, skąd, bo ja nawet nie wiem, ile to jest, no ja Mike powiedział 10 milionów euro, tak? Dobrze, Mike, następny argument. No ja myślałem, że kelner ci powiedział 0 euro. No to jest to samo, czarek, nie, to jest tak. No nie. W dalszej rozmowie padają kwoty między 12 a 15 milionów złotych, która podobno miała zasugerować strona piłkarza, choć Lewy twierdzi stanowczo, że jest to niemożliwe. Najbardziej kluczową odpowiedzią w tej rozmowie okazała się odpowiedź agenta na pytanie, za co chce te pieniądze. W dwóch zdaniach? No. Za to, że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi. To właśnie tymi słowami można powiedzieć, że Kucharski ukręcił na siebie bat. To zdanie przekonało piłkarza i jego otoczenia, aby uznać, że wszystkie te rozmowy to próba szantażu. Głównym czynnikiem, który zadecydował, że sprawę skierowano do prokuratury, były artykuły, które pojawiły się w Der Spiegel na temat nieprawidłowości finansowych piłkarza. Prawnicy Lewego uznali, że do mediów poprzez Kucharskiego mogły trafić poufne dane i dokumenty, ale również to, że agent zaczął realizować słowa, które zostały odebrane jako groźby i szantaż w stronę Lewego. Artykuły w niemieckiej prasie oparte były na dość poufnych i wrażliwych danych. Ukazywały machinę biznesową Lewandowskiego. Mówimy tutaj o naprawdę mocnych tekstach, o których w domyśle mówił podczas rozmów Lewemu Kucharski. Chodzi o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki RL Management, podejrzanych optymalizacjach podatkowych w celu uniknięcia opodatkowania, opłaty za prywatne samoloty czy pożyczka Ani Lewandowskiej, która później została sprytnie umorzona. Czy Kucharski przekazał jakiekolwiek dokumenty, czy też dziennikarze sami dotarli do tych informacji, tego obecnie nie wiadomo. Na pewno te teksty zadecydowały w otoczeniu piłkarza o wniesieniu sprawy na tory prawne. 7 października 2020 roku mecenas Siemiątkowski w imieniu swojego klienta Lewandowskiego zawiadomił prokuraturę krajową o popełnieniu przestępstwa o charakterze szantażu. Dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Przesłuchano świadków, odtworzono nagrania. 27 października 2020 roku o 6 rano zatrzymano Cezarego Kucharskiego i przeszukano jego dom i biura. Agent nie przyznał się do winy podczas przesłuchań. W lutym 2023 roku odbyła się już pierwsza rozprawa w procesie Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego, który został oskarżony m.in. o szantażowanie obecnego piłkarza Barcelony oraz dwa pozostałe zarzuty to ujawnienie tajemnicy zawodowej i poufnych danych. Chodzi o przekazywanie informacji niemieckiemu dziennikarzowi. Za całość grozi mu do 3 lat więzienia. Podczas tej rozprawy zarządzono dalsze badanie materiałów dowodowych, czyli nagrań, o które wnosiła obrona oskarżonego. Istnieje prawdopodobieństwo, że ingerowano w zapisy rozmów. Mogłoby to być dużym zaskoczeniem, ale też zupełnie zmienić sytuację, bo to na ich podstawie skonstruowano zarzuty. Kucharski sprawę przedstawia zupełnie inaczej i uparcie twierdzi, że Lewandowski przy pomocy rzekomo dobrze spozycjonowanego politycznie prawnika uknął intrygę przeciwko niemu. Dużym zaskoczeniem dla niego było to, że zwłaszcza jak na polski wymiar sprawiedliwości, sprawy potoczyły się wyjątkowo szybko.
Twierdzi również, że taśmy zostały zmanipulowane, a co istotne, że Lewandowski specjalnie prowadził w taki sposób rozmowę, aby dopasować ją do tezy o szantażu. Stanowczo stwierdza, że chciał od wielu lat dogadać się z piłkarzem, wynajął sztab prawników do tego, skonstruował wielostronicową treść porozumienia, a ostatecznie został wciągnięty w intrygę. Cezary Kucharski również skierował sprawę do sądu z powództwa cywilnego przeciwko spółce RL Management, od której domaga się 39 milionów złotych, czyli ostatecznie jest to zupełnie inna kwota niż te, które były wymieniane w nagraniach. To będą oczywiście dwie oddzielne sprawy, ale Kucharski postanowił, że to sąd ostatecznie rozstrzygnie, ile mu się należy za odejście ze spółki. Mimo tego, że Robert Lewandowski i Cezary Kucharski spotkali się i rozmawiali ze sobą po swoim rozstaniu, to trzeba przyznać, że było bardzo daleko do ich porozumienia. Sytuacja z każdą wymianą zdań stawała się coraz bardziej nerwowa, niż miała zmierzać do wspólnego wypicia toastu za osiągnięcie porozumienia. Robert Lewandowski trafił na piłkarski szczyt. Jest topowym produktem piłkarskim, ale również medialnym i marketingowym. Cała ta sprawa na pewno nie pomoże mu przy budowaniu jego wizerunku, ale stwierdził, że nie ma już innego wyboru. Robert to postać, która bardzo mocno dba o swój PR. To jest też coś, co dzisiaj lekko kibiców może drażnić, bo można odnieść wrażenie, że piłkarz jest już tylko produktem marketingowym, a nie człowiekiem. Widzieliśmy to chociażby podczas wyjaśnień w związku z aferą premiową po mundialu. Robert nie zawsze miał po drodze z selekcjonerami, czemu też dawał wyraz. Czy też z kolegami, jak Błaszczykowski. Wywiady z Robertem również nie ukazują się przypadkowo i nie są przeprowadzone przez przypadkowe osoby. Nawet słowa, które tam padają, mają odpowiedni cel. Jego kariera jest odpowiednio sterowana tak, aby biznes mógł się kręcić i zarabiać jeszcze większe pieniądze. Ostatecznie, czy takiego Roberta Lewandowskiego oczekują kibice? Oczywiście taki piłkarz nie może żyć jak każdy przeciętny człowiek z uwagi na ogrom popularności. Ale czy my właśnie w takich gwiazdach piłki, jako kibice, nie szukamy ich ludzkiej twarzy? Cezary Kucharski to były piłkarz, były agent Lewandowskiego, skuteczny biznesmen. Zarobił w życiu dużo pieniędzy już przed tym, jak związał się z Lewem. Postanowił, że jego podopieczny zostanie najlepszym polskim piłkarzem i mu się to udało. Kucharski jednak zawsze był bezkompromisowy, wiedział czego chce i nie zawsze łatwo było się z nim dogadać. Niektórzy mogą powiedzieć, że to osoba kłótliwa i konfliktowa. Trudno dziś na podstawie obecnych wydarzeń jednoznacznie powiedzieć, że Kucharski jest tym złym lub dobrym. Ciężko jednak zbudować sobie dobry PR w sytuacji, gdy jesteś w konflikcie z najlepszym polskim piłkarzem, a może i na świecie, uwielbianym przez miliony ludzi, w dodatku będąc agentem piłkarskim. Wiadomo, że w tej sytuacji jesteś na straconej pozycji, jeśli chodzi o ocenę ludzi. Mimo obecnej sytuacji konfliktu prawnego, Kucharski udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się przemyśleniami na temat sprawy, a czasem wbijając mocne szpilki w stronę oponenta. Teraz pozostaje mu liczyć na pozytywne rozpatrzenie obu spraw, bo w innym wypadku oprócz konsekwencji prawnych jego wizerunek może bardzo mocno ucierpieć. Ich wspólna droga rozpoczęła się w Pruszkowie. Wiodła przez Poznań, Dortmund, Monachium, ale też światowe piłkarskie salony. I chciałoby się rzec, i żyli długo i szczęśliwie. Ale historia będzie miała swój koniec na sali rozpraw sądowych.